Witajcie, z tej strony Aśka. Dzisiaj bardzo nietypowo. Dzisiaj filmik z naszego wspólnego świątecznego skrapowania. Tym filmikiem rozpocznę chyba taką serię właśnie świątecznych filmów. Myślę, że jakieś tam projekty będę chciała z Wami przygotowywać. I tak dzisiaj czekam tutaj na wspaniałe dziewczyny, skraperki. Na pewno stworzymy tu dzisiaj taką, wiecie, atmosferę świąteczną. Mam nadzieję, że będzie nam się świetnie pracować. Czekam na nie. Mąż pojechał na stację, bo pociąg miał być o 9, więc tam dziewczyny mnie odbierze. Widzicie, no tu mamy różne przygotowane rzeczy. Myślę, że z wszystkiego tak, żeby wszystko było pod ręką. Tu mam dwa stanowiska. Tam dziewczyny przyjadą, przywiozą swoje maty jeszcze. To oczywiście tyle nie miałam, więc... A, i chciałam wam pokazać jeszcze... Kupiłam sobie właściwie mąż mi kupił, był na zakupach, anysz, lokowanie produktu. Popatrzcie, jaki on jest piękny, cudowny, do kartek świątecznych, no idealny, no nie, no, wyostrzy, nie wyostrzy. O, cudo. Do tego jeszcze mam jedną paczkę, zobaczcie, do tego pomarańczki, do tego cynamon. Ach, już będzie pachnieć niebiańsko, świątecznie. Tu mam różne papiery, brokaty, trymery, bigownice. Tam jest duża, tu jest mała. Wstążki, takie coś jeszcze. Zobaczcie, takie habazie fajne kupiłam sobie na targu. Nawet nie wiem, co to jest tak do końca. Myślałam, że to może gipsówka jakaś taka, ale ona jest taka pofarbowana czymś, farbą jakąś. Ale ślicznie wyglądają takie gałązeczki. Na pewno będą pięknie się prezentować w projektach, więc wykorzystamy je na 100%. Tak więc czekam na dziewczyny. I na pewno się odezwiemy. Na razie nagrałam, póki ich nie ma. Jest tak spokojnie, fajnie, cicho, więc taki zrobiłam sobie mały wstęp. I zobaczymy się wkrótce przy zapełnionych stolikach. Na razie. Uwaga! 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 Miałam panią na ręce. Proszę. Ja jeszcze nic nie zrobiłam. Proszę. Ej, ale... A ja już prawie. To butelka. Ja nie. Dobra, nie widać. Ej, tu uwaga, towarzysz. Mieciu! Pokaż się. No. Ja już zrobiłam kartki. Proszę. Plac boju. Piękny porządek. Ciekawe, jak to... Jak my się odnajdziemy, to wszyscy pracują. Flaszką zrobiłaś zdjęcie? Tak, jest już obowiązkowo. Że nie ma... To może odkręćmy, żeby było, że jest otwarta. Dobra. Bo wiatr się nam pije. Bo kieliszek może ci szkodne robić. Ale nie wiadomo, w kolorze czerwonym może mi tu za bardzo. Dajesz, że... A ty nagrywasz? No. Karol. Karolina. Nasz operator. Czekaj, jeszcze tak? To tak zrobimy. Tylko żebyśmy ładnie wyszły, wiesz? Ale to potem zrobimy ten... Musiałabyś z góry. Rozwalają mnie te wszystkie zdjęcia, to potem robią te uwiększanie. Może od dołu, spod stołu. Nie wiem. No ty osiole, co ty tu robisz? O, to moje dzieło. Przerażają. Nie wiem, czy mogę. Co uciekasz? Co uciekasz? Co? Bój się. Nie bać się? Ale wiesz, czasem jest tak, że potem gdzieś tam wrócisz do tego i... A, już się na nią napatrzyłam, już się tak opatrzyła się już. Tak, może coś zrobić takiego podłużnego, co? Nie, nie mam. Ja jestem chyba nudna już z tymi moimi... Ale to nie ma fajną strzelę. Co od ciebie?